Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w nowym programie Telewizji Leszno. Duży pokój z książką. Od dzisiaj będziemy się regularnie spotykać, żeby rozmawiać o literaturze, opowiadać, co nowego się dzieje na rynku książki, a także zajrzymy do literatury dziecięcej, co warto kupić swoim pociechom. To może się przedstawmy. Małgorzata. I Agnieszka. Obie ptaszyńskie. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Jesteśmy matką z córką. Ja uczę w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lesznie, jestem polonistką. Ja jestem również polonistką, ale trochę z innej strony, ja z kolei piszę. Zajmuję się blogowaniem, jestem blogerką podróżniczą. No to co, może przedstawmy dzisiaj książki, które na nas zrobiły szczególne wrażenie w tym roku kalendarzowym. Mamo, no bo rok się kończy. Co się dzieje na Islandii obecnie? No wiem, wszyscy kupują książki, szturmują do księgarni. Na Islandii jest tak zwana powódź książek. Jest tam tradycja, że wszyscy kupują sobie książki na święta. Po to, żeby w pierwszy dzień świąt zaszyć się w łóżku, jeść czekoladę i czytać. Piękna tradycja, może ją przeniesiemy do Leszna. Tak jest. Dlatego proponujemy 10 książek, które warto kupić na święta sobie albo bliskim i z którymi warto iść pod kołdrę. No to ja zacznę od książki Cherui Chalef, Ból. To jest książka, którą przeczytałam już jakiś czas temu, ona wyszła w 2016 roku, ale była rzeczywiście wielkim moim takim czytelniczym przeżyciem. To jest książka o kobiecie w takim dojrzałym wieku, która traumatyczne doświadczenie przeżyła w liceum. Po latach spotkała mężczyznę, który ją wtedy porzucił, no i niesamowita namiętność zaiskrzyła między nimi. To było niesamowite przeżycie dla niej, dla jej całej rodziny i ten ból tytułowy, który kiedyś przeżyła, no zafundowała swoim najbliższym. Ty zaczęłaś od Bliskiego Wschodu, ja bardziej tradycyjnie, bo Ameryka. Nixie, Nathana Hilla. Gruba powieść, rewelacyjna powieść. Jestem zdania, że Amerykanie piszą najlepiej na świecie. Zgadzasz się z tym? No, nie tylko Amerykanie. Pod kątem fabuły. Pod kątem fabuły piszą świetnie. Jest to głos pokolenia po wojnie w Wietnamie. Spotykamy się tutaj z hipisami, ale przede wszystkim jest to historia opuszczonego przez matkę chłopca, który próbuje sobie poradzić z traumą. Matka się odnajduje po 20 latach, kiedy jest zamachowczynią na kandydata na prokuratora. Syn zobowiązuje się dla domu medialnego napisać jej biografię i wtedy kroczy jej śladami. Powieść wybitna, rewelacyjna, mimo że ma chyba 900 stron, czyta się ją w jeden tydzień. Książka Miller, zatytułowana Kirke. No, dałam się oczarować tej czarownicy z Ajayi. Niesamowita historia, bardzo pogłębiona psychologicznie. Opowieść o epizodycznej bohaterce mitologii, ale tutaj ona jest tak, kobietą o tak niezwykłej osobowości. No i ta Ajaja, na którą została zesłana jako odrzutek przez bogów, to jest chyba taka wyspa, którą każdy posiada. Każdy siebie odkrywa na Ajaji. I to zrobiła Kirkę. Ja z kolei przechodzę do Polski. Córki Wawelu to jest propozycja dla osób, które lubią historię. Jest to opowieść o księżniczkach jagiellońskich z czasów Zygmunta Starego, o córkach Zygmunta Starego. Niesamowita rzecz z tego powodu, że znamy bardzo dobrze tę historię ze szkoły, ale nie znamy jej kolorów, nie znamy smaków, nie znamy zapachów, a to wszystko zostało fantastycznie przedstawione z perspektywy karlicy. Narratorką jest karlica. Książka bardzo gęsta, faktograficznie, bardzo dużo wiedzy historycznej tu się znajduje. Ale zaznaczam, nie jest lekturą łatwą. Słyszałam, że to tam troszeczkę eseistyczne jest, prawda? Tak, takie eseje dużo. Historyczne. Jeszcze tej książki nie czytałam, ona jest teraz na mojej półce do przeczytania. No a ja mam propozycję Eleanor Catton, Wszystko co lśni. Też grubaśna, konstrukcja niesamowita. To jest wspaniała literatura, którą napisała bardzo młoda pisarka. Nagroda Bookera 2013 rok. Od połowy tej przepastnej powieści zaczynasz się dopiero orientować w niesamowitym splocie wszystkich wątków, epizodów, postaci. I potem wszystko leci błyskawicznie. Byłam zła, że tak szybko mi się książka kończyła. Rzecz dzieje się w Australii w drugiej połowie XIX wieku. Gorączka złota.
no i bardzo różne wątki. Ja miałam takie same wrażenie, ona poszła za szybko. Mhm. Szczególnie czytałam, od połowy, nie? Czytałam kiedy wszystko zaczyna się łączyć. Czytałam do czwartej w nocy i zdecydowanie to było. Dobrze pamiętam, że tam wiele osób się wypowiada. Oj, tak, tak, tutaj właściwie co rozdział to jest inny narrator i po połowie wracamy znowu do tych poprzednich narratorów. To nawiązując, mam klasykę. Rękopis znaleziony w Starogoście Jana Potockiego to jest książka, którą każdy zna, a nikt jej nie czytał. Ja postanowiłam w tym roku to zmienić i w końcu się za nią zabrałam. Ona jest do Wszystko co lśni trochę podobna pod tym względem, że bardzo dużo osób się tutaj wypowiada. Rzecz się dzieje w Andaluzji w XVII wieku. Szlachcicy opowiadają kolejne swoje historie, historie przepełnione fortelami, przekrętami, podwojami miłosnymi, seksem. Jest to jedna z najwybitniejszych powieści świata, napisana przez Polaka, której nie ma w polskiej szkole. No, jej nie się ma. Nie omawia. Nie, ma nie mówię w całości, ale we fragmentach. Nawet się o niej nie wspomina, muszę stwierdzić, a no rzeczywiście może książka to jest... zmienić. No to chyba to zmienia. A ja też w Hiszpanii, Pérez Reverte, Misja Encyklopedia. No niesamowita książka. Rzecz dzieje się w XVIII wieku, koniec XVIII wieku. Dwóch bohaterów, dwóch akademików, bibliotekarz i admirał, mają misję. Jadą do Paryża po francuską encyklopedię. Książkę w Hiszpanii wtedy zakazaną, no ale dla akademików hiszpańskich bardzo istotną. No i się dzieje po drodze. Trochę mi ta książka przypomina debiut Tokarczuk, Podróż ludzi księgi. Tam też właśnie coś podobnego miało miejsce, a Tokarczuk napisała swoją książkę dużo wcześniej. To ja przejdę znowu do Polski, ale skończę już z powieściami. Philip Springer, Miedzianka, czyli Historia znikania. To jest reportaż, który już w tym momencie należy do klasyki, ma chyba 10 lat. Ja się do niego zabrałam dopiero ostatnio. No i zgadzam się, że jest świetny. Philip Springer, teraz już wielkie nazwisko, wtedy początkujący reporter, stworzył opowieść z niczego. On znalazł historię tam, gdzie teoretycznie leżą tylko kamienie. Z małej miejscowości wydobył historię Polski XX wieku, ponieważ opowiada o tym, co się działo w czasie przemian i jak miasteczko, które było bardzo prosperujące, bogate, po prostu zniknęło z powierzchni ziemi. No, stworzył taką legendę, że dzisiaj w Miedziance odbywa się festiwal reportażu. No i na zakończenie najnowsza książka Olgi Tokarczuk. Bohaterki roku. Bohaterki roku, zdecydowanie. Booker 2018 rok. Opowiadania bizarne. Bizarne to znaczy dziwne, niezwykłe, takie mroczne też troszeczkę. I rzeczywiście, świat jest coraz bardziej bizarny i te 10 historii, każda toczy się w innej przestrzeni, w innym czasie, czasami w przestrzeni całkowicie wyimaginowanej, te 10 historii po prostu powalają. Czyta się rewelacyjnie, a jeszcze tak czytałam, kiedy się kończyło lato, więc tym bardziej wchodziłam w taką przestrzeń bizarną właśnie. I ja na koniec, książka, którą zastanawiałam się, czy tutaj dać z tego powodu, że jest dość niszowa, ale wydaje mi się na tyle ważna i przede wszystkim na tyle dobra. To jest chyba najlepsza książka przeczytana przeze mnie w tym roku, że zdecydowałam się ją tu umieścić. Adam Hochschild, Duch Króla Leopolda, czyli opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce. Jest to historia podboju, a raczej kupna, ponieważ Leopold II, król Belgii, kupił Kongo. I w rezultacie mieliśmy 8 milionów trupów. Było to olbrzymie ludobójstwo na początku XX wieku, o którym mało kto wie w Europie. Ludobójstwo zapomniane, no nie rozlicza się z Belgii, z tego co się wtedy wydarzyło. Bardzo, bardzo mocna rzecz o terrorze, niewolnictwie, ale też pierwszych organizacjach praw człowieka, które właśnie wtedy powstawały w odpowiedzi na to, co Leopold robił w Kongo. Jest też rozdział polski, ponieważ rozdział o Józefie Konradzie. To jest nasze 10 propozycji. To co? Przejdziemy do książek dziecięcych. No to wyciągajmy dziecięce. Ja rok temu zostałam matką. Od tej pory kupiłam swojej córce 250 książek. Wobec czego trochę już poznałam. I teraz mam propozycję dla najmłodszych. Idziemy na Niedźwiedzia. Klasyka literatury angielskiej. Fantastyczna książeczka już dla najmłodszych, ponieważ można ją czytać dzieciom od 6 miesiąca, myślę. Książka
może być trochę kontrowersyjna ze względu na to, jak wygląda, ponieważ jest w dużej mierze czarno-biała, ale ma świetny rytm. Ją się czyta jak muzykę. Mówi się, idziemy na niedźwiedzia, złapiemy wielkiego niedźwiedzia, jest taki piękny dzień. Szu, szu, szu. Dzieci uwielbiają. Świetnie to wychodzi, dorośli się świetnie bawią, śpiewamy ją, bardzo dobrze się przy niej bawimy od pierwszego roku życia. No i mamy takie dwie książki. Mały atlas ptaków. Mały atlas motyli, który jest drugą częścią, nowością w tym momencie na rynku. No i to jest też przepiękna seria, przepiękny pomysł. Autorzy Ewa i Paweł Pawlakowie no wpadli na coś genialnego. Są tutaj zdjęcia, są wyklejanki, są rysunki ich prawdopodobnie córki. No i córki. No i wspaniałe przedstawienia właśnie no, ptaków, motyli. Propozycja przede wszystkim dla przedszkolaków. I dla trochę starszych dzieci, pamiętasz już, no szkolnych. Rzecz, którą moja córka dostała na urodziny. Anny Kaszuby-Dębskiej, Poczet Królowych Polskich. Jest to oczywiście odpowiedź na Poczet Królów Polskich. Też bardzo fajna rzecz. O wszystkich polskich królowych, o których no nie wiemy nic, powiedzmy sobie szczerze. Na każdej stronie jest portret królowej oraz krótka opowieść z perspektywy właśnie władczyni. To co, my się z Państwem dzisiaj żegnamy. Zapraszamy do następnych programów oraz na Facebooka, gdzie będzie opublikowana lista książek, o których dzisiaj opowiadałyśmy. No to do widzenia. Do widzenia.